Są jak futrzaste karaluchy. Może musieli już iść do łóżka? Jak często kładziesz się wrzeszcząc? Prawie co noc. Wiemy. Hej! Jest tam kto? Nie! To dziwne. Myślicie, że się nabrali? Mort, czy rozumiesz, że mówiąc, że cię tu nie ma, potwierdzasz to, że tu jesteś? Nie kapuję. Mają pokojowe zamiary? Nie wiem. Gdyby mieli, byłbym bardzo zadowolony. O, serio? Tak, byłbym naprawdę zadowolony. Wpadłem na genialny koncept, by sprawdzić, czy obcy przybyli tu, by mordować. No to uroczo. Co to za koncept? A, co to jest? Jaki słodziutki. Nie, proszę, bij, błagam. No nie, to masochista. Chyba nie o to mu chodziło. Cześć. Czy... Jak masz na imię? Zostaniemy tu przez jakiś czas. Co cię dzieje? No, jeszcze go nie zjedli. Chyba możemy wyjść. Cudownie! Możemy utworzyć komitet powitalny i powitacie. Wy mnie nie zjecie? Dlaczego mielibyśmy cię zjeść? Dobre pytanie. Zaraz na nie odpowiem. Dlaczego mielibyście zjeść Morta? Ponieważ jest bardzo męczący, królu. Ponieważ jest bardzo... To nie to, jest inny powód. Bo jesteśmy lemurami, a fosy jedzą lemury. Bo jesteście fosami, a fosy jedzą lemury. Fosy? Gdzie? No to gdzie my? Powiedzcie zatem, olbrzymy, które nie mają zamiaru zjeść Morta, skąd przybywacie? Jesteśmy z Nowego Jorku. Co to za zoo? Zoo? Chyba nie znam znaczenia tego słowa. Tak się mówi w Nowym Jorku? My mieszkamy na wyspie. To Madagaskar. Madagaskar? Marty, wiesz co to znaczy? Nareszcie znalazłeś się w dziczy, Marty. Spełniło się życzenie. Hej, no racja! Naprawdę nie do wiary. Dzicz! Nie wiem, co powiedzieć. A wy to co za jedni? Jestem Julian, król lemurów, a to jest Morris. Stanowimy komitet powitalny. Witajcie, olbrzymy z Nowego Jorku. Przepraszam, zauważyłem, że jeden z twoich poddanych wspomniał coś o fosach i strasznie krzyczał. Czy to znaczy, że my też mamy krzyczeć? Fosy? Fosy to odwieczni wrogowie nas, lemurów. Problem z nimi jest taki, że lubią nasze mięso. Nie podoba mi się to. Jak te fosy wyglądają? Właściwie to wyglądają... Tak! Wyglądają na całkiem głodne, prawda? Hej! To znowu moi przyjaciele! Poczekajcie na mnie! Nie obawiaj się, mój nowy przyjacielu. Jeszcze się spotkamy. Póki co, powinniśmy znaleźć jakąś dobrą kryjówkę, która zapewni nam względne bezpieczeństwo. Kryjówka? Bardzo dobry pomysł. Chodź za nami, pod baobabem znajduje się tajemne przejście. Szybko! To był pierwszy i ostatni raz. To gdzie teraz mamy iść? Chodź z nami, Marty! Imprezka czeka! Wy chyba jesteście głupi albo nie macie wyobraźni. Mam nadzieję, że to... A może powinienem stąpać przez stalagmity? Oj, poniosło mnie trochę. Trzeba było zabrać ze sobą płetw. Co węgorzor, co jest?
musiałem od czasu do czasu coś mocno kopnąć. W sumie polubiłem te lemury, tylko że mogłyby na mnie poczekać. O, to te niesławne skalne pająki. No i cały wysiłek na nic. Zebry nie są stworzone do pływania w oceanie. Wyciągnij mnie stąd! Trzymaj nam kroku, czeka na nas przyjęcia. Te stalagmity nie wyglądają na solidnie. No nie! A teraz z góry spadają mi pająki. Na przyszłość bardziej uważać. Mam ciekawsze rzeczy do roboty. Hej! Trzeba było zabrać ze sobą płetwy. Masz cztery nogi, powinieneś jeszcze wcześniej. Ruszaj się, Marty! Ojejciu, wielkie pająki! Lepsze to niż wielkie skorpiony. Lepiej szybko dołączę do lemurów. Te fosy to niemiłe typy. No chodź, Marty! Mam wrodzony uraz do stalaktitów. Trzymaj nam kroku, czeka na nas przyjęcia. Trochę tu wieje. Wiatr jest za silny dla małych zwierząt. Tak, zauważyłem. Obawiam się, że pozostałe lemury są tam uwięzione. Pokonaj wiatr i uwolnij je. Ja? Tam jest zimno. Tak, ale ty jesteś na tyle ciężki, że wiatr tak od razu cię nie zdmuchnie. Poza tym możesz się ukryć przed wiatrem i czekać, aż na chwilę przestanie wiać. Rany, ale wieje! Trzasty święty! Thank you.
Niektóre ściany nie są na tyle wysokie, żeby mnie schronić przed wiatrem. Trzeba będzie się schylić. Uratuj nas, bohaterze! Dziękujemy ci z głębi lemurzego serca. Zaraz mnie stąd wywieje, jeśli... Potrzebują mojej pomocy! Sam nie wierzę w to, co robię. Zebra nie jest do tego stworzona. Pomóż nam! Pomóż! Dzięki, dzięki, dzięki! Hej, zostaw mnie! Robi mi się zimno! Dobrze, że nie wieje przez cały czas. O, przeklęty wiatr! Uratowałeś mnie, bohaterze! Uratuj nas, bohaterze! Szanse świetne! Mam nadzieję, że nie ma więcej lemurów do ratowania. Zaraz mnie trzeba będzie ratować. Ale wieje! Potrzebują mojej pomocy! Wygląda na to, że wszystkie lemury bezpieczne. Ciekawe, gdzie podziała się reszta.
Ach, znowu rozdzieleni. Niech tu. Będę musiał spytać o drogę. Przepraszam, rozumie pan po polsku? A, chyba nie. W takiej sytuacji będę musiał się stąd oddalić i poszukać reszty. Wielka szkoda. Ta okolica wygląda na bardzo sympatyczną. Kilka Nie widzieliście może moich kumpli? Pewnie poszli i są teraz na kolejnej naszej imprezie. Czyli gdzie dokładnie? Jeszcze nie wiem. Zanim zaczniemy ich szukać, trzeba będzie przemyśleć kilka spraw. Po pierwsze... Wow, ta droga wygląda na wyjątkowo bezpieczną. W drogę! O, słuchajcie, ja na waszym miejscu byłbym bardziej ostrożny. Są niebezpieczne... Nie interesuje mnie, co masz do powiedzenia. A teraz w drogę. Najlepiej się z nim nie kłócić. Słuchajcie, chłopaki. Tu jest pełno tych zębiastych, futrzastych stworów. Jak wy je nazywacie? Osy? Jako król ogłaszam masową panikę! Król przemówił. Dość tego. Koniec pana dobrego lwa. Drżyjcie, fosy! Chroń lemury! Zajebany!
O, lepiej uważać na te fosy tam na górze. Łap to, panie fosa! Nie? Ja jesteśmy już tam. Ura! To nie jest możliwe. Chłopaki, widzieliście to fosy? Tam na dnie. Idziemy w kopciu. Fosy, co jest z wami? Wyśmienicie! Przeżyliśmy kolejny atak fosów bez strat w szeregu. No, prawie bez strat. Nie jesteśmy zupełnie kompletni. Wychodzi na to, że ukochany kuzyn Morta, Smort, gdzieś się zagubił. Smort! Smort! Tak, nadszedł czas na wielkie świętowanie wiosce!